takich momentach, to zawsze jest troszkę mieszane uczucie. Ja tutaj w imieniu drużyny i trenerów gratuluję drużynie i trenerowi drużyny Radomiaka, że zwyciężyła to spotkanie. Widać, że to nie jest przypadek, że ta drużyna tutaj ociera się cały czas o awans i brakuje tylko kropki na D. Myśmy tutaj przyjechali na pewno nie jak po swoje, ale stworzyć jakąś tam może małą niespodziankę. Liczyliśmy na to bardzo, szczególnie po tym ostatnim spotkaniu. Ale z przebiegu spotkania widać było, że trafiliśmy na drużynę bardzo, bardzo poukładaną, która na pewno nas nie zlekceważyła, bo czasami tak jest, że jak ktoś jest pewny siebie, to gdzieś tam może gdzieś tam zlekceważyć. Szukaliśmy tej swojej szansy, ale niestety nie było od samego początku widać ani momentu takiego, żeby drużyna Radomiaka gdzieś tam nie wyszła wyżej pressingiem, nie doskoczyła, coś takiego. Naprawdę mieliśmy ciężkie zawody tutaj i tylko tyle. Wielkie gratulacje dla trenera i drużyny. No i tam trzymamy kciuki za spełnienie tych piłkarskich marzeń. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo trenerze za te słowa pochwały. Naprawdę miło się słyszy, jak trener drużyny gości docenia to, co dzisiaj było widać na placu. Tak naprawdę przez cały tydzień aż gotowało się w nas to, co się przydarzyło tydzień temu i jak najszybciej się o tym zapomnieć. Chcieliśmy dzisiaj rozegrać dobre zawody, tak jak tutaj trener wspomniał. Chcieliśmy na jak najmniej pozwolić przeciwnikowi, myślę, że nam to się udało. Z przebiegu meczu strzeliliśmy dwie bramki, przy odrobinie szczęścia, może gdzieś byśmy się pokusili o coś więcej, ale też muszę powiedzieć, że bardzo mocno przez ten tydzień pracowaliśmy nad drużyną gości i bardzo mocno ich analizowaliśmy, bo pierwszy mecz 6-0 to też nie przypadek, gdzieś sparingi też podglądaliśmy i to też nie był taki mecz, którego się baliśmy, ale na pewno obawialiśmy się troszkę przeciwnika, bo wiemy, że gra tam kilku niezłych zawodników i też jako drużyna potrafią zaskoczyć, także myślę, że dzisiaj z naszej strony pokazaliśmy momentami bardzo dobrą grę, strzeliliśmy dwie bramki i mówię, zmazaliśmy tą plamę sprzed tygodnia, a tak naprawdę o to nam chodziło i patrzymy już teraz tylko na mecz ze Zniczem. Bardzo proszę. Damian Markowski, Radom 24.pl. Jak pan, panie trenerze, oceni grę Adama Banasiaka na skrzydle? Bo w Elblągu grał w środku pola, dziś chyba troszkę lepiej wyglądał. Ktoś to oglądał mecz w Elblągu i ktoś oglądał mecz dzisiaj. Zdecydowanie lepiej dzisiaj funkcjonował nasz środek niż tydzień temu. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję Adama, to na pewno też dzisiaj dużo lepszy występ niż tydzień temu. Choć tydzień temu zagrali zawodnicy ogólnie, zagraliśmy jako zespół słabsze zawody. Dzisiaj Adam to, co należy do bocznego pomocnika, asysta, także mecz na pewno na plus. Bartłomiej Jędrzejczak, Głos Przysuski. Panie trenerze, dokonaliście zmiany w bramce w porównaniu z ostatnim meczem. Zagrał dzisiaj Artur Haluch. Jaka była przyczyna zmiany? Mamy dwóch równorzędnych bramkarzy, także bramkarze bardzo mocno muszą pracować na każdym treningu, muszą dowadniać, że to im się należy i dzisiaj taka decyzja myślę, że nie była złą decyzją, choć tydzień temu bramkarz nas nie zawinił przy żadnej bramce, ale taką podjęliśmy decyzję i myślę, że tak powinno zostać. Dziękuję. Trenerze, Szymon Janczyk, Zadzień.pl. Czy możemy się spodziewać, że Radom jak będzie teraz grał częściej w takim ustawieniu 4-3-3 dzisiaj? To tak naprawdę każdy tydzień pokazuje coś nowego, każda drużyna ma swoje problemy i to jak wychodzimy w danym tygodniu, w danym meczu, to zależy od tego, w jakiej mamy dyspozycji zawodników. A jak dzisiaj trener oceni postawę Dominika Sokoła, strzelona bramka, też duży udział przy tym pierwszym golu? No jeżeli napastnik strzela i ma udział przy drugim, to nie trzeba powiedzieć na pewno. Chcemy jeszcze jakieś pytania? Włodzimierz Kurzywa? Coś? Już się spakował, będzie. Jeżeli nie, to już skończymy konferencję. Dziękuję za uwagę. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.